Wyprowadzamy się właśnie z naszego mieszkania do innego dzisiaj. Ale coś wam jeszcze pokażę, zobaczcie. Tam daleko jest port, napiszę jaka jest odległość w linii prostej i przy takiej odległości wywaliło wszystkie szyby w tym budynku. Cyknęliśmy sobie fotkę na pożegnanie z tym mieszkaniem. Wyglądam jakbym sobie filtr zastosował odmładzający, ale może zdjęcie jeszcze nie doszło po prostu. Po kilku dniach w Bejrucie opuszczamy stolicę Libanu i kierujemy się na północ kraju, do miasta Trypolis pod granicą z Syrią. Po drodze w jednej z miejscowości dostrzegamy pięć z napisem Rewolucja. To symbol protestów z 2019 roku. Trasa prowadzi wzdłuż urokliwego wybrzeża Morza Śródziemnego, które mamy po lewej stronie. Po prawej ciągnie się pasmo gór. Liban to stosunkowo nieduże państwo. W ciągu 3,5 godziny można przejechać od północnego krańca do południowego. Do Trypolisu docieramy w niecałe 1,5 godziny i już po paru chwilach czujemy, że jest to miasto inne od stolicy. Na początek trzeba dotknąć morza. Cieplutkie. Internety mówią, że woda ma tu temperaturę taką jak na Filipinach, także no myślę, że można popływać. A więc jesteśmy w Trypolisie, w północnym Libanie. Jedyne 30 km od granicy z Syrią w sumie. Wielu z was pomyśli prawdopodobnie Trypolis. Przecież Trypolis to jest Libia do cholery. Co ty mówisz, w Libanie jest Trypolis? No ale Trypolis oznacza przecież po prostu Trójmiasto. Więc tak, Liban ma również swoje Trójmiasto. Bardzo tu wieje, więc nie wiem, czy będzie dobrze mnie słychać. Chcieliśmy się dostać na tamtą wysepkę, ale niestety brama jest zamknięta, więc nie dało rady. Musielibyśmy przez nią skakać, co ze sprzętem byłoby dosyć trudne. Tutaj panowie sobie łowią ryby. Jest nieczynne stoisko z kawą. Tu panie sobie siedzą i rozmawiają. Ogólnie w przeciwieństwie do Bejrutu, Trypolis jest miejscem zamieszkałym w większości przez muzułmanów. Jesteśmy w szoku, jak pusty jest ten Trypolis. To znaczy, to jest tylko promenada, wybrzeże, ale jednak, no, nie ma tu ludzi za dużo. I po raz pierwszy widzimy tutaj psy na ulicy. W Bejrucie nie było. Ogólnie Liban się wydaje pusty, no bo wiadomo, że ludzie stąd raczej przez lata, dekady wyjeżdżali. Dlatego mają największą diasporę w stosunku do liczby ludności swojego kraju na świecie. Ale Trypolis jeszcze do tego jest biedniejszą częścią kraju. Zobaczcie, ile to jest Mercedesów. W ogóle te Mercedesy, ale nie tylko, bo fakt, jak położone są budynki nad wybrzeżem, jak zamieszkały jest wybrzeże, to nam bardzo przypomina Albanię. Naprawdę, naprawdę duże podobieństwo. I teraz już wiem, dlaczego Albania nie do końca przypomina Europę. Bardziej przypomina Liban. Podobają mi się te szybkie kawy na południu za parę groszy. Zamawiasz i pijesz. I idziesz. Zobaczcie, tu jest morze, a zaraz obok jest stadion. Przenosimy się z nadwiecznego wybrzeża do Cytadeli i zaraz wam opowiem trochę o historii, bo historia jest bardzo ważną częścią Libanu. Dość powiedzieć, że jest to państwo, które nie zmieniło nazwy najdłużej na świecie przez 4000 lat. Przybyliśmy w okolice fortecy, Cytadeli właściwie i zobaczcie jaki to jest klimat. Miasto to jest naprawdę magiczne, takie się przynajmniej wydaje. Pokażę wam zresztą widok jaki jest już stąd, choć myślę, że z Cytadeli będzie jeszcze lepszy. Zobaczcie. Gdy mówimy o Libanie, nie możemy nie wspomnieć o tym, jak stare jest to państwo. Według różnych źródeł Liban powstał 10 tysięcy lat przed Chrystusem, choć oczywiście ci ludzie, którzy tu wtedy mieszkali, nie nazywali się Libańczykami. Byli to Fenicjanie, a państwo to Fenicja i obejmowało ono mniej więcej teren dzisiejszego Libanu, zachodniej Syrii i północnego Izraela. Fenicjanie z Kubańcy specjalizowali się w żeglowaniu. Mieli to na tyle opanowane, że nie dość, że pływali po całym Morzu Śródziemnym, gdzie handlowali i załatwiali różne interesy, prawdopodobnie również walczyli jak to w tamtych czasach, to oprócz tego według niektórych źródeł dotarli do Ameryki Południowej, do Brazylii. Niektóre zapiski wspominają, że odwiedzili ląd, gdzie ludzie mieli czerwoną skórę i splecione z tyłu w warkocz włosy. Niestety Fenicja upadła, po Fenicjanach niewiele zostało, choć coś zostało, bo Fenicjanie byli twórcami pierwszego alfabetu w historii ludzkości, który stał się źródłem do alfabetów zarówno arabskiego, łacińskiego, jak i nawet cyrylicy. Teraz na ekranie możecie zobaczyć alfabet fenicki i wczuć się trochę w klimat.
będący drugim co do wielkości miastem w Libanie, Trypolis, którego fragment widzicie teraz za mną i którego fragment przed chwilą oglądaliście z samochodu, również został stworzony przez Fenicjan, choć najciekawszy zabytek, jaki się tu znajduje, nie jest związany z Fenicjanami, a z, uwaga, krzyżowcami. Jest to ta oto cytadela, o której zaraz pokrótce wam opowiem, a tutaj macie jeszcze widok na rzekę. Cytadela w Trypolisie jest w sumie największą atrakcją turystyczną w tym mieście. Powstała ona około 1100 roku i była częścią wyprawy krzyżowców, którzy zdobyli tę część Trypolisu właśnie. I decyzją jakiegoś tam pana, którego teraz imienia i nazwiska nie pamiętam, wybudowano właśnie cytadelę, która później, 200 lat później, została zniszczona i w XIX wieku jeszcze odbudowana. Także trudno im powiedzieć, która część jest oryginalna, a która część została wybudowana później. Jeżeli chodzi o historię, to wiecie, że nie za bardzo się specjalizuję w tych kwestiach, ale widok z góry wam pokażę. Już widok stąd jest spoko. Typowe wyprofilowanie ścian. Żebyś ty mógł strzelić do każdego, ale żeby dziura, żeby do ciebie strzelić, była mniejsza. Mocno dzisiaj wieje od morza. Oj, mocno. No więc tak, przed wami Trypolis, który zachęca do chodzenia po nim z kamerą. Myślę, że to zaraz trzeba będzie ogarnąć. Z tyłu Morze Śródziemne, tam daleko północ Libanu. Prawdopodobnie to, co widzimy tam daleko, to jest Syria. No bo Syria jest 25-30 km stąd. Z tej strony mamy taki widok. Wzgórza i morze, dlatego nam to Albanię też przypomina trochę. A najbardziej to podoba nam się chyba ta część z tą rzeką. Fajny widok. I jeszcze ciekawostka, tam z tyłu jest jakieś wzgórze wyższe. Nazwę podam. Chcieliśmy wyskoczyć do toalety, sprawdzamy, czy jest światło. Nie ma. Patrzę, no nie ma, bo nie ma żarówki. O, tu jest żarówka. No nie działa, nie wiem dlaczego. W każdym razie to jest toaleta przy tej cytadeli. Ale wejście tanie, 50 funtów za osobę nam policzyli. Czyli jakieś niecałe 6 zł od osoby. Zaparkowaliśmy na parkingu u pana za 2 zeta. Zobaczcie, jakie jest fajne zabezpieczenie, żeby nie walnąć ze styropianu. Mówię wam, że te Merole to po prostu jak w Albanii, chociaż to Liban. Holanda. Venezuela. 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 Oh. South America. Good country and good country. Thank you. Thank you. Panowie grają sobie w Warcawy. Jalla. Faddal. Good. Jalla, ja halo. Jalla. Jalla, jalla. Jalla. Jalla to znaczy jalla. Dalej. Jalla, quickly. Can you understand anything or no? Jalla, I know a jalla. Jalla. It's like, let's go, faster. Subbo, you know what subbo? No, French? Fuck, like this, fuck subbo. Fuck. Uh-huh. You know fuck? Better word? Yeah. I know. Okay, good luck, sir. Thank you. Enjoy. Yeah. Take care, bye. Welcome. Ciekawe w ogóle są te rejony historycznie. Odeszliśmy od tych panów 50 metrów i tutaj macie katedrę greko-katolicką z 1760 któregoś roku. Tutaj jest więcej meroli i ruch drogowy jest bardziej na spontanie. Trypolis to miasto w większości muzułmańskie, dzięki czemu być może tutaj zobaczymy prawdziwe suki. Suk to jest takie miejsce handlowe, typowe dla państw arabskich. Bo ten suk, który widzieliście w Bejrucie, który po prostu jest centrum handlowym, no to w ogóle nie miało klimatu. Natomiast a propos muzułmanów i a propos tego, że Trypolis jest w większości muzułmański właśnie, to nasz kierowca jest muzułmaninem szyitą i powiedzieliśmy mu, że byliśmy wczoraj na Sabra Street, na tym markecie Sabra. On mówi, co? Ja mam 70 lat, żyję od dziecka w Bejrucie i nigdy w życiu tam nie byłem i nie będę. A propos naszego kierowcy, to powiedział też, żeby za bardzo właśnie nie wchodzić tu w kontakt z nikim, a przed chwilą podałem rękę kolesiowi, bo podobno niestety w Trypolisie panuje cholera. Jest klimat, co? Co prawda ruchu to tu nie ma, bo tak jakby mówię, że Trypolis wygląda na raczej opuszczone miasto, ale ten klimat z tymi materiałami, które są dachem. Klimat jest, tylko ludzi jest mało. Tutaj się ubrania suszą.
Spójrzcie na te drzwi w ogóle. To me da demasiada curiosidad. Me pregunto cómo ponían la ropa y ahora veo que hay un puentecito en el medio del camino, entonces... Entonces se sube por allá y se pone la ropa desde allá. Es un puentecito de ropa, coño. To jest jakiś zakład krawiecki chyba. Całe to targowisko jest zadaszone przy pomocy materiału. A tutaj zobaczcie, jest zrobiony spływ po prostu. Woda spływa sobie taką rurą. Czyli suk to po prostu taki targ. Targowisko można powiedzieć. Spójrzcie tutaj, jak to wygląda pięknie. Już wam pokazuję, bo swoją gębę teraz pokazuję póki co. Chodzi mi o architekturę. Te łuki są tak charakterystyczne dla państw, gdzie są muzułmanie. Z drugiej strony jest interesujące, że w sumie jest społeczeństwo dosyć konserwatywne, właśnie z zakrytymi włosami i tak dalej, a z drugiej strony... Cuidado, casi te puya. Okej, okay, pero no estamos en Saudi Arabia, sabes? Aunque yo no estaría en choque si me dicen que en Saudi Arabia también hay ese tipo de cosas. Jeszcze motocykle tu jeżdżą, nie? Chociaż już taka propa właśnie, to w takim Afganistanie myślę, że manekinów z piersiami takimi wydatnymi może nie być. Ale to nie jest też tak, jak niektórzy myślą, że Afganistan za panowania Talibanu jest bardzo niebezpieczny i tak dalej. Z tym Talibanem to jest tak, że oni chcą, żeby właśnie wiedziano, że jest bezpiecznie, bo cieszą się złą sławą na Zachodzie i chodzi im o to po prostu, żeby dobrze się mówiło, więc bezpiecznie jest teraz do Afganistanu się wybrać, gdy Taliban tam rządzi. W przeciwieństwie do tego, jak było kiedyś. Wyszliśmy z suków i takie spostrzeżenie, w sumie niezbyt błyskotliwe, tylko ocena rzeczywistości, że nawet tutaj w mieście, które w większości jest muzułmańskie, macie kobiety, które są, widzieliśmy, całkiem zakryte, także tylko oczy widać, albo widać twarz tylko, albo kobiety z włosami normalnie odkrytymi i normalnie ubrane w obcisłe ubrania, także to jednak nadal Liban, a nie jakieś radykalnie muzułmańskie państwo. Jest dużo takich stoisk z jakimiś takimi jakby kanapkami, owoce, warzywa. Wychodzimy już z suków, które myślę, że w czasach świetności Libanu tętniłyby bardziej życiem, ale i tak jest ciekawie pod tym względem niż w Bejrucie. W tym mieście tutaj faktycznie czuć tego ducha Bliskiego Wschodu. Bejrut to takie już kosmopolityczne miasto jednak, choć Sabra Street dawało radę. To co widzicie, to jest urząd miasta, z tego co przetłumaczyliśmy, i wygląda, jakby płonął kiedyś. Tam w sumie nie ma szyb zabitych płytami piśniowymi, widać jakby ślady po płomieniach. Bo wiecie, mimo tego, że to jest Liban, a nie Syria, to tutaj też się działo. Na przykład w 2013 roku pewnego dnia wybuchły dwie bomby w dwóch różnych meczetach. Zginęły 42 osoby. Niestety Liban nie jest spokojnym miejscem, choć nie należy też do miejsc niebezpiecznych, przynajmniej teraz. Podczas całego naszego pobytu w Libanie czuliśmy się w pełni bezpiecznie i zachęcamy Was do odwiedzin w tym kraju, tym bardziej, że potrzebują turystów w tych trudnych czasach. Wojna domowa trwająca do 1990 roku nie tylko zniszczyła infrastrukturę kwitnącego niegdyś turystycznie Libanu, ale i dała mu metkę tego w cudzysłowie niebezpiecznego kraju, gdzie jest wojna. Liban to kraj z przyjaznymi ludźmi, morzem, górami, jaskiniami oraz rzymskimi, greckimi i bizantyjskimi zabytkami. Oprócz tego właśnie w Trypolisie możecie odwiedzić opuszczoną stację kolejową, na którą docierali pasażerowie słynnego Orient Expressu. Jedną z rzeczy, jakie na pewno warto jest zobaczyć w libańskim Trypolisie, jest stara, zdezolowana stacja kolejowa. To do Trypolisu właśnie dojeżdżały pociągi, które były przedłużeniem słynnego Orient Expressu z Paryża do Stambułu. Dzisiaj zostały już same ruiny, bo od kilkudziesięciu lat to połączenie jest nieaktywne. Podobno są lokomotywy i tak dalej. Chodźcie zobaczyć. Przed nami niemieckie lokomotywy z przełomu wieków XIX i XX. Wejdźmy tam na górę i zaraz wam trochę poopowiadam. Nie znam się na tym, ale to chyba musi być część, gdzie się wrzucało węgiel. Tutaj jest komin. No i ten węgiel się palił, podgrzewał wodę i silnik parowy napędzał lokomotywę. Chciałem wejść na górę, ale no nie wiem. Oj! Sorry! Czyli to jest drewno po prostu, które ma 120 lat tutaj. Pokryte to było blachą. Śruby. Lo hicieron muy bien, porque si esto todavía se puede abrir y cerrar, wow. Roto, pero vamos a prenderlo y irnos. W 1911 linia ta stała się częścią słynnego Orient Expressu, czyli pociągu łączącego Paryż z Stambułem. Natomiast w roku 75, gdy rozpoczęła się wojna domowa,
całkowicie zamknięto te stacje i pociągi na pewno nie funkcjonowały. Budynki stacji kolejowej niestety, podobnie jak Bejrut i spora część Libanu, stały się ofiarą wojny domowej. Tutaj także walczono, co widać po murach. To ewidentnie była lokomotywownia, dotąd dojeżdżały pociągi. Zobaczcie, jak ogromne to były lokomotywy, jak igna jest malutka przy niej. Tutaj jeszcze farby została trochę zielonej, no bo pod dachem to było, więc przetrwało. Dach to eternit z tego, co widzę, więc to też chyba tak stare nie będzie jak lata 40, tylko raczej 70, może 60. Tory przysypała historia. Tu możecie zobaczyć fragment silnika, nie wiem jak to nazwać, chyba tak. Mamy często wrażenie w tym kraju, może nie w Bejrucie, ale jak się zapuściliśmy poza, że tutaj w sumie wszystko jest takie trochę podniszczone i że to nie jest, nie przyczyną nie jest ostatni kryzys. Tylko trudne dzieje tego państwa, historia, no i skomplikowana sytuacja społeczna, o której mówiłem wam wcześniej. Zapisz tę datę, 16 lipca 2022. Ale syf tutaj jest obok dróg, a zatrzymałem się tu na chwilę po to, żeby wam pokazać najwyższy szczyt Libanu. No już za miesiąc podobno będą się te góry pokrywać śniegiem. Nic dziwnego, to w końcu 3100 metrów około nad poziomem morza. Każde 100 metrów to pół stopnia w dół, także tak, będą już takie temperatury, które będą śniegowi sprzyjać. Natomiast co ciekawe, nazwa państwa związana jest właśnie ze śniegiem na tych górach libańskich. Dlatego, że w języku Fenicjan Liban mniej więcej coś podobnego oznacza biały. Z powodu białego koloru na wzgórzach tak nazwano państwo. Liban posiada 6 ośrodków narciarskich i faktem jest, że wiosną można tu jeździć na nartach, by godzinę później kąpać się w ciepłym morzu. To zdjęcie z czerwca 2020 roku. Na pierwszym planie narciarze, a z tyłu Bejrut na 2 miesiące przed wybuchem w porcie. Na zbliżeniu widać magazyny, w których znajdowała się saletra amonowa. Opuszczamy Trypolis i ruszamy w kierunku stolicy, po drodze zahaczając na chwilę o Anfech, małą wioskę rybacką libańskich grekokatolików, stylizowaną na grecką modłę. Wioska ta od lat była miejscem pozyskiwania soli morskiej, z której słynie. Anfech to także córka morza i wiatru, o czym będziemy mieli okazję na skórnie się przekonać. Wow! Zobaczcie, jak to jest pięknie. Anfech słynie z białego złota, jak na nie mówią, czyli z soli po prostu morskiej, jak to zrozumiałem, wydobywanej tutaj. Na wszelki wypadek postaram się iść prawą stroną, żeby się złapać w razie czego. No ale dobra, znaleźliśmy nasze słynne biało-niebieskie domki greckie. To miejsce podobno tętni życiem w wakacje, teraz nie za bardzo. To jest podobno jakaś dobra restauracja z owocami morza. No i tam macie więcej domków właśnie restauracji, bo to wieś rybacka była kiedyś. Teraz to się już rozwinęło i ogólnie jest bardziej turystyczne. A tu rosyjska flaga w ogóle, ciekawe. Ciekawe, czy to związane jest z atakiem na Ukrainę, czy nie. Są też wszędzie charakterystyczne wiatraki, o których czytałem, ale one wszystkie nie działają, mimo tego, że wiatr bardzo wieje. Może w sezonie włączają, trudno powiedzieć. To miejsce zimą jest senne, no to możemy uznać, że już jest po sezonie, bo mamy prawie listopad. Listopad za pasem, więc Anfech zasypia na zimę. A woda gorąca, Polacy wypływali. Czas nas gonił, a do zobaczenia był jeden z ważniejszych punktów podróży. To Byblos, jedno z najstarszych miast na świecie, nieprzerwanie zamieszkało od około 7 tysięcy lat. Według wielu badaczy pierwsi ludzie osiedlili się tutaj nawet 8 tysięcy lat przed Chrystusem. To właśnie z Byblos pochodzi fenicki alfabet, będący pierwowzorem naszego, łacińskiego oraz wielu, wielu innych. Niestety, docieramy na sam zachód słońca i nie uda nam się pokazać wam tego miejsca należycie. Tym bardziej zachęcamy do odwiedzenia Byblos na własną rękę, bo jest to punkt obowiązkowy w Libanie, zwłaszcza dla miłośników historii. W tamtych czasach nie było tu oczywiście Libanu.
tylko Fenicja. I właśnie dzięki temu, że Grecy tu przybywali i ten papirus stąd wywozili, świat poznał stworzony przez Fenicjan alfabet. I dzięki temu właśnie alfabet fenicki rozprzestrzenił się do Grecji, Rzymu i wszędzie w okolicy. Oprócz tego, że prawdopodobnie stąd pochodzą ogólnie alfabety, no bo alfabet fenicki, więc również alfabety pozostałe w jakiś sposób stąd się wywodzą. Jest tutaj dużo różnych zabytków z różnych epok. Okazuje się, że przez setki lat wznoszono tutaj nowe budynki na fenickich grobowcach, świątyniach. Jest tu także teatr rzymski i mury perskie, także naprawdę grubo. No i dopiero jakoś tak kilkadziesiąt lat temu odkryto, że te zabytki wszystkie tutaj się znajdują i zaczęto to odkopywać. Ja zabytkowo historyczny, jak wiecie, za bardzo nie jestem, ale być w jednym z najstarszych miast na świecie, czuję klimat. Śmieci niestety są tutaj wszędzie. Przy nas gość rzucił peta z łódki, turysta. Biblos było bardzo ważnym ośrodkiem handlowym dla Fenicjan, ale handlowali oni stąd głównie z Egipcjanami, skąd ściągali papirus, wysyłając w zamian drzewo cedrowe. Swoją drogą cedr jest na fladze Libanu. A że Grecy na papirus właśnie mówili Biblos i stąd go kupowali, to stąd nazwa Biblos tego miasta Grecy je mianowali. Chciałem wam pokazać jedną z ciekawszych rzeczy, czyli zamek krzyżowców, cytadele z XII wieku. Ale już zamknęli, mimo tego, że jeszcze nie ma szóstej. W przeciwieństwie do Trypolisu, trzeba przyznać, że tutaj jest dużo restauracji i są ludzie z zagranicy, są turyści. No i ogólnie piękna ta miejscowość. No, takich miejsc za dużo poza Bejrutem nie widzieliśmy, trzeba przyznać. Tutaj uliczka taka turystyczna. A i spójrzcie na te drzwi. No pięknie to wszystko wygląda, naprawdę. W kolejnym odcinku ruszymy na południe Libanu. Zapraszam w niedzielę. Zapraszam też do zajrzenia na bezplanu.com, gdzie możecie znaleźć bransoletki od kobiet z plemienia Acholi z Ugandy, idealnie nadające się na prezent pod choinkę lub na mikołajki. No to do zobaczenia.